Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery Arkadiuszem Malaczem, a dzisiaj czekają nas mecze z Arką Gdynia i Śląskiem Wrocław. Wielkimi krokami zbliża się okienko transferowe, więc trzeba podjąć powoli już decyzję, co dalej z przygodą Malacza w Legii. No w Ekstraklasie jesteśmy liderem, mamy 8 punktów przewagi nad Lechem Poznań, ale jeszcze jedno zaległe spotkanie, więc ta przewaga może za chwilę wynosić 11 punktów. Gramy mecz w Gdyni, u siebie pokonaliśmy Arkę 4-0, więc i w Gdyni możemy odnieść zwycięstwo. Pora zaczynać to spotkanie. Jest szansa dla Legii, Jodłowiec, Kopczyński w głupi sposób traci piłkę. Nalepa, podaje do Szwocha, Szwoch uderza tuż obok bramki. Już wiemy, dlaczego występuje na wypożyczeniu w Arce Gdynia, a nie gra w podstawowym składzie Legii Warszawa. Jeszcze nie ten poziom. Akcja Legii, Longil, dobre podanie do Nikolicia, Nikolić, Kazajszwili. Walerii Kazajszwili świetnie wypatrzył Kopczyńskiego. Kopczyński do Nikolicia, Nikolić do Guilherme. Guilherme centruje na Kopczyńskiego, a ten zdobywa bramkę. Bardzo mocne uderzenie wychowanka Legii Warszawa. No i gol, o to właśnie chodzi, naprawdę. Ten chłopak rozgrywa świetny sezon i oby tak było dalej. Tutaj dobre dośrodkowanie Guilherme. No i precyzyjny strzał Kopczyńskiego. Steinbors bez szans na interwencję. Legia prowadzi w Gdyni 1-0. Arka chce odpowiedzieć, a błot. Dobre podanie do Szwocha. Szwoch jest już blisko pola karnego, zastawia się. Szwoch czy zdecyduje się na strzał? Nie ma jeszcze okazji. Strzał Nalepy! Tuż obok bramki. No, gdyby Nalepa trochę lepiej pocelował, mielibyśmy wielkie problemy w tej sytuacji. Precyzja była, ale zabrakło szczęścia. No i Malacz na spokojnie wznowi grę od bramki, ale podaje fatalnie, strzał tutaj na bramkę, ale anemiczny Abota. Znów Arka w natarciu, Nalepa, na skrzydło do Błonda, Błąd, zbliża się do pola karnego, czy poda? Tak jest, podaje Abot. Abot decyduje się na strzał, ale Malacz bez problemów wyłapuje tą piłkę. Znów akcja Arki Gdynia, Zbozień, głupia strata piłki, Longil, Jodłowiec, precyzyjne podanie, przy piłce jest Nikolić, Nikolić do Longila, Longil centruje i Kazajszwili zdobywa bramkę z głowy. Dobre uderzenie Gruzina, nie pierwsze w tym sezonie, jak widać nawet z główki potrafi zdobywać bramki, bo najczęściej strzela jednak z nogi. Tutaj dobra akcja, Longila centra w pole karne, Kazajszwili wyprzedził obrońców i zdobył dość ładną bramkę. Legia prowadzi już 2-0. I będzie rzut rożny dla Arki Gdynia. Zobaczmy, czy uda im się coś zrobić. Z tego stałego fragmentu gry. Ciekawa centra w pole karne, strzał z głowy, ale Malacz wyłapuje tą piłkę z drobnymi problemami. I koniec spotkania, zwyciężamy 2-0, dość pewne zwycięstwo w Gdyni. Praktycznie ani przez moment nie było zagrożone, chociaż gdyby Szwoch miał więcej precyzji, to prawdopodobnie zdobyłby bramkę. Jak widzimy, 3 strzały złapane, ocena meczowa 7,5. No tutaj chyba nie ma żadnych ciekawych powtórek. No niestety nie ma, więc przechodzimy już do statystyk. Mecz pod dyktando Legii, pewne zwycięstwo, chociaż Arka na początku spotkania miała dobre szanse, ale seryjnie je marnowała. Zawodnikiem meczu został Longil, w pełni zasłużenie. Jeśli chodzi o obrony, to 3 Malarza, 7 Steinborsa, no na pewno Łotysz się nie nudził, ale my też mieliśmy trochę roboty w tym spotkaniu. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu, znów mamy 11 punktów przewagi nad Lechem Poznań, więc bezpieczna przewaga nad Kolejorzem. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o tabelę. Outsiderem nadal Wisła Płock. Przedostatni jest Ruch Chorzów. No Arka była 13, więc też nie jest jakoś za wysoko w tabeli, więc musieliśmy ich pewnie pokonać. Najlepszym strzelcem obecnie jest Makuszewski i Nikolić, najwięcej asyst ma Gajos. Najwięcej czystych kąt oczywiście Malarz, drugie miejsce Burić, trzecie Polaczek.
a żółte i czerwone kartki to formalność, ale przyjrzymy je sobie. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o statystyki, czasem warto się im przyjrzeć. I już wielkimi krokami zbliża się mecz ze Śląskiem Wrocław. Przed tym spotkaniem nie będzie treningu, więc no, musimy się już przygotowywać do tego trudnego dość spotkania, ale miejmy nadzieję, że odniesiemy zwycięstwo, gramy u siebie, a u siebie nie tracimy punktów. I oby tak pozostało. Zaczynajmy ten mecz. Akcja Śląska Wrocław w środku pola. Grajciar dobrze przerzuca do Romana. Roman, czy poda? Tak jest, podaje do Stiepanowicza. Stiepanowicz do Zielińskiego. Zieliński zbliża się do pola karnego. Odgrywa Gonçalves. Uderza nad poprzeczką. No, gdyby Portugalczyk lepiej tutaj pocelował, mielibyśmy wielkie problemy z obroną tego strzału. Dobra akcja z Zielińskiego, podaje do Gonçalvesa, ale ten przestrzelił. No i Malarz wznowi grę od bramki. Malarz wznawia grę. Podanie do Pazdana. Pazdan odgrywa Malarzowi. A dobra, spróbujemy ofensywnej akcji. Może się uda. Z Borussią zdobyliśmy bramkę. To dlaczego ze Śląskiem mamy nie zdobyć? Malarz ma o dziwo ciekawy rajd. No zobaczmy. Mija na razie piłkarzy Śląska jak slalomowe tyczki. Nie wiem dlaczego w ogóle go nie atakuje. No teraz próba w ślizgu, ale nieudana. No Malarz ma nadal piłkę. Już jest naprawdę blisko pola karnego. Czy to się zakończy bramką? Zobaczmy. Może strzał z dystansu? Nie. Jeszcze poczekamy chwilę. Dobry zwód. O, tutaj jest trochę miejsca. Może wbiegniemy. Tak jest. Gracz Legii nam pomaga. Jest strzał Malarza i bramka. A coś niesamowitego. Indywidualna akcja Arkadiusza Malarza. Przebiegł całe boisko i zdobył bramkę. Niesamowita radość. Poszedł się cieszyć do kibiców. Przybiegają pozostali gracze Legii. No wielka feta w Warszawie. Niesamowita akcja. Chyba akcja życia Arkadiusza Malarza. Nie wiem, czy kiedyś mu się uda taką akcję jeszcze powtórzyć. No tutaj wielka pomoc gracza Legii Warszawa Nikolicia. Odciągnął uwagę obrońców, przez co Malarz mógł wbiec w pole karne. Dziwnie to brzmi, ale Legia po golu Malarza prowadzi ze Śląskiem 1-0. Śląsk dąży do wyrównania po tej bramce. Augusto. Biliński. Augusto. Zagrywa do Grajciara. Grajciar uderza, ale prosto w Malarza. I koniec spotkania. Legia zwycięża 1-0 po bramce Arkadiusza Malarza, który jest bohaterem tego spotkania. No mieliśmy tylko jedną interwencję, no i jedną zdobytą bramkę. Dziwne spotkanie naprawdę, ale tak bywa. Jak widzimy, jeden strzał złapany, no, ocena meczowa 8,3. Ale najważniejsza tutaj jest bramka zdobyta przez Malarza. No naprawdę nie wierzyłem, że to się może stać. Tutaj słupek Kopczyńskiego. Ktoś mi tam kiedyś zarzucał, że tylko piłkarze rywali trafiają w słupek. No jak widzicie, piłkarze Legii też obijają metalowe pręty. I to czasem z nawet lepszych sytuacji. No tutaj akcja Malarza. Naprawdę Nikolić tutaj pomógł. Odciągnął uwagę obrońców, przez co Malarz wbiegł w pole karne. I technicznym strzałem pokonał gracza Śląska Wrocław. To był bodajże Pawełek. No ale uderzenie naprawdę niezłe. Potem feta wśród kibiców. Wielka radość Arkadiusza Malarza, w pełni zasłużona. Jeszcze sobie zobaczymy za chwilę statystyki meczu i oceny, bo już tutaj nic ciekawego nie ma. No Legia dominowała, ale o dziwo ich bramkarz tylko potrafił strzelić gola. Nie, to naprawdę śmiesznie brzmi. Ten gol z Borussią był normalniejszy, to była jakaś taka niesamowita akcja. Chyba już jej nigdy nie powtórzę. No bramka Arkadiusza Malarza. Nikt nie zaliczył asysty, chociaż podawał nam Pazdan, no więc nieważne. Jedna interwencja Malarza, 8 Pawełka. No bramka Śląska i tak dobrze spisywał się w tym spotkaniu. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu, w którym zdobyliśmy bramkę. Fajnie, na pewno to cieszy. Nad Lechem mamy 14 punktów przewagi, ale ekipa z Poznania ma jeszcze do rozegrania zaległe spotkanie, więc może się do nas zbliżyć. No był to dziwny odcinek, bo nie mieliśmy jakoś mnóstwo interwencji, a zdobyliśmy bramkę za to. No. Wcieliliśmy się w rolę napastnika, chociaż nie oszukujmy się, tutaj było dużo łatwiej zdobyć bramkę niż w karierze Drągowskim z prostego powodu. Ponieważ tutaj jest bardziej postawione wszystko na ofensywę, więc defensywa jest dużo gorsza. No musiałem ją znerdzić, jeśli chodzi o tą karierę, żeby chociaż moi zawodnicy mogli zdobywać bramki, plus żeby były sytuacje do interwencji, więc
To nie jest taka obrona, jak dokładnie jest na poziomie legendarnym, bo nie oszukujmy się, tam by się dużo lepiej spisywała. Ale dzięki temu ta kariera jest ciekawsza, bo nie oszukujmy się, lepiej to wygląda, jak nie wiem, drużyna strzela 3 bramki, ty masz niekiedy 5 interwencji, niż jak mieliśmy jedną interwencję i co 5 spotkań, nie wiem, może nasza drużyna zdobyła bramkę. No to było śmieszne, jak Bayern Monachium remisował z jakimiś ogórkami cały czas. Ale teraz przynajmniej ta kariera jest ciekawsza i naprawdę mi się to podoba. No w tej karierze już zdobyliśmy 2 bramki, no ta pierwsza to był fart, nie oszukujmy się. Piłkarze z Dortmundu już nie wracali w 90 minucie, no i Malasz popędził na pustą bramkę, a tutaj jednak to wymaga umiejętności zdobycie tej bramki. No trzeba było przebiec całe boisko, ale udało się. I to jest najważniejsze. No w tym materiale jeszcze jakiś trening wam pokażę i to będzie na tyle. No w następnym podejmę decyzję, czy zostawać, czy odchodzić z Legii Warszawa. No będzie to dość ważna decyzja, jeśli chodzi o tą karierę. No, za zostaniem przemawia fakt, że zagramy z Barceloną w Lidze Mistrzów, a za odejściem, no fakt, że jednak chciałby się też w innych klubach pograć. Muszę dość szybko podjąć tą decyzję. A jaka ona będzie, dowiecie się już w następnym materiale. A w tym, no to już by było na tyle. Ja już wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i oczywiście zapraszam was na następny. Trzymajcie się.